Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj naszym gościem jest pan Bogdan Olechnowicz. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Założyciel Fundacji Przebaczenie i Pojednanie, teolog i pastor Gorzowskiej Wspólnoty Górna Izba. A będziemy rozmawiać o ciekawym wydarzeniu. O wydarzeniu, które odbędzie się 22 września w Gorzowskiej Filharmonii. Forum Inspiracji o Niebo Lepiej. Sama fundacja, Przebaczenie i Pojednanie. Co ta fundacja będzie robiła? Będzie, nie wiem, namawiała ludzi do tego, żeby sobie nawzajem przebaczali, żeby rozmawiali ze sobą. Po co ona w ogóle powstała? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, będziemy namawiać, będziemy mówić, będziemy z tym przesłaniem wychodzić tak szeroko, jak to się tylko da i tak głęboko, jak tylko się da, dlatego że widzimy taką potrzebę, widzimy wagę zrozumienia przebaczenia, ale nie tylko zrozumienia, ale też aktywizowania tej postawy w życiu codziennym, bo widzimy, jakie to ma przełożenie na bardzo wiele ważnych funkcji takich w relacjach międzyludzkich. Myślę, ale przecież ludzie podchodzą do siebie i mówią, przepraszam, wybacz mi, to jest za mało? Nie wiem, czy jest do końca takie pełne zrozumienie kwestii przebaczenia w takiej świadomości społecznej i też osobistej świadomości poszczególnych osób. Myślę, że przebaczenie jest traktowane jako przywilej, który uzyskuje osoba, która nas raniła z naszej strony, ale nie patrzymy na przebaczenie w kategoriach przysługi, którą sobie robimy. Dlatego, że przebaczenie uwalnia bardzo wiele negatywnych emocji, które nam w życiu towarzyszą, które się zbierają w wyniku różnych złych doświadczeń w relacjach międzyludzkich. W folderze promującym konferencję mamy taki cytat. Przebaczenie to słowo znamy bardzo dobrze, ale co ono oznacza w praktyce? Przymus, a może przywilej? Akt odwagi czy słabości? Przynosi korzyści czy stratę? Przebaczając, oddajemy przysługę temu, kto nas skrzywdził, czy zwracamy wolność samemu sobie? I wreszcie, czy umiejętność przebaczenia lub jej brak może wpływać na nasze zdrowie? To może tak po kolei, rozszyfrujmy. Tak. Przymus czy przywilej? Zdecydowanie przywilej, chociaż na pewno należy do trudnych zachowań, ale wydaje mi się, że jest to pewien rodzaj umiejętności, który można nabyć. Niektórzy twierdzą, że jest to zdolność do przebaczenia. Jest tak, myślę, i psychologia też to widzi, że przebaczenie jednym przychodzi łatwiej, drugim przychodzi trudniej. Ale bardziej dla mnie jest to umiejętność niż zdolność. W czym się możemy rozwijać, czego się możemy w pewnym sensie nauczyć. Nauczyć. Tak, zdecydowanie tak. Mamy dalej akt odwagi czy słabości? Znów, myślę, że w świadomości bardzo wielu ludzi akt słabości. Dlatego, że w jakimś sensie, chociaż tak nie powinno być. Jak przebaczam, to się poddaje, tak? Chociaż bardziej, myślę, traktowane było akt słabości wtedy, kiedy to my prosimy o przebaczenie. To by było traktowane jak akt słabości. Natomiast samo przebaczenie, trudno mi powiedzieć. Nie rozmawiałem z ludźmi i nie zadawałem im dokładnie takiego akurat pytania. Ale to jest bardzo trudno. No, ktoś nas skrzywdził i to czasami bardzo mocno. Czujemy się upokorzeni, czujemy się zawiedzeni i co? I mamy tak sobie pójść, przebaczyć i to ma być nasz akt odwagi, to ma być nasza umiejętność, to ma być mój przywilej? Tak, jeśli rozumiem, czym jest przebaczenie, jeszcze raz wracam do tego, co mówiłem na początku, że przebaczenie jest takim w pewnym sensie, w cudzysłowie, samolubnym aktem. Dlatego, że jeszcze raz mówię, emocje, które się pojawiają w wyniku krzywdy, której doznajemy, każdy je doznaje w relacjach międzyludzkich, jest rzeczą niemożliwą. Na każdym ich poziomie, żeby nie doświadczyć zranienia, upokorzenia i co tam jeszcze, to się odkłada w nas w postaci bardzo negatywnych emocji, jak gorycz, gniew, nienawiść. I to prowadzi do destrukcji w sensie relacji. I jeśli zrozumiemy, że przebaczenie jest taką formą upuszczenia, tak to nazwę, upuszczenia tych negatywnych emocji, to wtedy wydaje mi się, jest o wiele łatwiej się na ten krok zdecydować. Ale czasami wydaje się to niemożliwe, żeby pozbyć się tych właśnie myśli, bo przecież często pamiętamy właśnie, jak ktoś nas w dzieciństwie nawet skrzywdził, jak ktoś zrobił nam coś złego, rzadko pamiętamy te takie dobre rzeczy, więc wyparcie z pamięci wydaje się wręcz niemożliwe. A tu nawet nie chodzi o wyparcie z pamięci, bo tu chodzi, jest pamięć w sensie faktów, jest pamięć emocjonalna. Przebaczenie prowadzi nas do takiego miejsca, gdzie
przestajemy pamiętać swoich emocji. To znaczy, że coś się wydarzyło, ale mówię, przez ten proces trzeba przejść i to jest proces i to jest pewna umiejętność, ale zaczyna się każda dobra rzecz też od naszej decyzji, a decyzja zaczyna się od świadomości tego, czym to jest. Jeśli jesteśmy przekonani, że jest to dobre, to zdecydujemy się tą drogą przejść. I oczywiście ale to, że to jest dobre, czasami okazuje się dopiero po tym. Nie, dopiero po tym, bo no jest w ludziach właśnie coś takiego, że dlaczego ja? To niech on pierwszy wyciągnie rękę, to wcale nie muszę być ja. Ja się czuję źle, mi jest z tym źle. I, no i właśnie, a dopiero właśnie jak wyciągniemy tę rękę do zgody, to okazuje się, że jest nam lepiej. Oczywiście, tylko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, bo tu mówimy... Nawet sama fundacja, nazwa przebaczenie, pojednanie, te pojęcia nie są tożsame, one są ze sobą połączone. Przebaczenie jest drogą do pojednania, ale jest czymś innym niż samo pojednanie. I teraz do pojednania potrzebujemy interakcji z drugą stroną, potrzebujemy tej prośby o przebaczenie obustronnej. Jeśli chodzi o akt przebaczenia, często osoba, która nas krzywdzi, już nawet o tym nie wie, nie pamięta, albo nie mamy z nią kontaktu, a zalega nam to przez lata i właściwie trzymamy ją tak w samym środeczku swojego serca, i ona nas od środka zjada. I taki jest cel też między innymi powołania fundacji, żeby się z tym przesłaniem przebić, dlatego że mamy pełną świadomość tego, że w relacjach międzyludzkich to jest absolutnie podstawowa umiejętność. Jak się mówi o komunikacji międzyludzkiej, to wydaje mi się i tak się za mało podkreśla rolę przebaczenia, ponieważ te urazy, których doznajemy w życiu z innymi ludźmi, po prostu nam tak uwierają, że niektórym odbiera to w ogóle ochotę do życia, powoduje izolację, dlatego że się boimy kolejnego wyjścia. Właśnie akt odwagi, bo często mówimy, no ja wyciągnę tę rękę, a ta ręka zostanie odrzucona. Jest taka obawa, że moja chęć pogodzenia się zostanie odrzucona. Tak, ale tu znów wchodzimy na... Bo ja rozmawiam, ja w tym momencie mówię o przebaczeniu, nie o pojednaniu. Więc jeszcze raz, ja nie potrzebuję do przebaczenia drugiej strony. Wydaje się, że przebaczenie i pojednanie są to synonimy. Tak, przebaczenie prowadzi do pojednania, ale ja nie potrzebuję... do przebaczenia tej drugiej strony. Ona w tym sensie, oczywiście to jest pomocne, kiedy osoba przyjdzie i powie, słuchaj, przepraszam za to, co zrobiłem, wybacz mi, tak? Absolutnie ten proces ułatwia. Ale jeśli takiej sytuacji nie mamy, a często mamy takie sytuacje, że ludzie, którzy nas skrzywdzili, nie czują się w ogóle winni, tak? W związku z tym, co my w tym momencie zrobimy? Będziemy to tak długo trzymać, aż nas te emocje, mało tego, emocje nasze dzisiaj mają, i my to o tym wiemy, psycholodzy amerykańscy od połowy lat 80. prowadzą badania. Profesor Everett Worthington wyraźnie pokazuje, że nasz dobrostan psychiczny i fizyczny, to znaczy nasze ciała, i to, jak one funkcjonują, i to ma absolutnie związek z tym, co się dzieje w naszych emocjach. A nasze emocje najbardziej są często, najbardziej są zanieczyszczone przez właśnie takie chociażby urazy, które utrzymujemy w swoim sercu przez lata. Czytamy dalej. Przynosi korzyści czy stratę? No, według mnie jest zdecydowane korzyści, dlatego też z tym przesłaniem wychodzimy, bo gdybym nie był do tego przekonany, to byśmy się w ogóle tym nie chcieli zajmować, a ponieważ widzę, jakie to... Bo ja widzę efekt, ja widzę wspólnotach, w które miałem w swoim życiu wkład, w sensie relacji, widzę, jak ważne jest przebaczenie. W związku z tym dla mnie oczywiście te wszystkie pytania są prawie że retoryczne z mojego punktu widzenia. Mamy dalej. Przebaczając, oddajemy przysługę temu, kto nas skrzywdził, czy zwracamy wolność samemu sobie? No to już... Uwalniamy swoje emocje, uwalniamy swoje serce, tak? I chociaż ja tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy jest możliwe takie zupełne uwolnienie. To jest potrzeba rzeczywiście, nie wiem, treningu czy pracy nad sobą. No, jeszcze raz mówię, to jest umiejętność, jest to możliwe. I jeszcze raz powtórzę, są osoby, jednostki, którym to przychodzi łatwiej. To jest tutaj kwestie osobowościowe, decydują o tym, czy coś jest łatwiejsze, czy trudniejsze. Ale bardzo mocno bym się spierał z stwierdzeniami, że to jest na przykład niemożliwe w jakiejś tam sytuacji. Będziemy tutaj, bo mówimy o wydarzeniu też, które będzie miało miejsce 22 września. No niestety nie mogę już na to wydarzenie zaprosić, ponieważ nie ma miejsc. Żałujemy bardzo. Największa sala w Gorzowie już jest zapełniona i na tym spotkaniu będzie pani Elona Proj z Albanii, która doświadczyła czegoś bardzo traumatycznego, dlatego że ona traci męża w wyniku
rodowego prawa zemsty, wendety w północnej Albanii. I ona o tym procesie będzie tam w Filharmonii opowiadać. I okazuje się, że nawet tak tragiczne wydarzenie jest, można przebaczyć. Bo ona zrozumiała, że bez tego nie będzie w stanie dalej funkcjonować, normalnie żyć, nie będzie w stanie wychowywać swoich dzieci. Ci, którzy skrzywdzili jej męża, zabili, pewnie o tym nie pamiętają. Oni zrobili to, co zrobili. Tylko, że czy w takiej sytuacji jest możliwe wybaczenie, tak, ale czy pojednanie? Ja nie chciałbym w tym momencie za nią mówić. Z tego, co wiem, bo się znamy, rozmawiałem na ten temat, absolutnie tak, jej i ona jest do tego aktu gotowa. My mamy takie obrazy przed oczami, które wyraźnie pokazują na taką postawę. Chociażby Jan Paweł II, który siada przy więzieniu, przy Mohamed Ali Agdzia, który do niego strzelał. My na to patrzymy z podziwem. A prawda jest taka, że jeśli byśmy rozumieli, co Jan Paweł II w tym momencie nie robił... nie rozumie, jak można właśnie... No właśnie, bo nie rozumiemy. I na tym polega cały problem, że nie rozumiemy, że to jest jeszcze raz. To jest, oczywiście to jest jakieś wyciągnięcie ręki do osoby, która nas zraniła, jeśli to ma taki wymiar, jeśli to tak wygląda, jak to było w przypadku Jana Pawła II. Ale w pierwszym rzędzie tu chodzi o to, żeby siebie uchronić w swoich emocjach, po to, żeby móc dalej normalnie funkcjonować, a nie zgorszyć na przykład na starość. Bardzo wielu ludzi starszych, czy nawet w naszym średnim wieku, już nazbierało taki bagaż urazów rozmaitych, różnych ludzi i z tym chodzimy. I to czasami nam bardzo wygląda utrudnia to życie. Właśnie tak, że jesteśmy w tym tak daleko i tak głęboko, że trudno jest nam wykonać ten krok, bo wydaje się, że nie jesteśmy w stanie przekroczyć tej bariery, bo jest tego za dużo. Mam świadomość, że to nie jest takie łatwe, jak się człowiek zaczyna za to zabierać. Chociaż powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony nawet tym, bo my wszyscy, jak tu jesteśmy, od dzieciństwa wypowiadamy modlitwę Ojcze Nasz, w której ten akt przebaczenia jest bardzo jasno nam zakomunikowany. I zresztą Pan Jezus w tej modlitwie Ojcze Nasz, którą wszyscy znamy, w komentarzu do niej, jakby tuż pod, nie odnosi się do żadnej innej kwestii, a ta modlitwa ma bardzo ważne w sobie elementy, nad każdym może się był zatrzymać. Pan Jezus tylko i wyłącznie wraca do kwestii przebaczenia, mówiąc, że jeśli my nie przebaczymy, Bóg nam nie przebaczy. I to jeszcze z serca nie przebaczymy. W związku z tym powiem tak, jeśli nawet powołując się na naszą wiarę, na nasze wyznanie wiary, na tą modlitwę, którą od dziecka znamy i wypowiadamy, my nie mamy wyjścia. Ale musimy nawet przebaczyć. Nie chodzi o to, żeby człowieka, bo tutaj było pytanie, czy to jest przymus. Nawet nie chciałbym myśleć w kategoriach przymusu, bo człowiek nie lubi być przymuszany. My nie idziemy do ludzi po to, żeby powiedzieć, musisz. Dziecko też nie lubi, jak rodzice mówią, idź przeproś, powiedz przepraszam. Ja rozumiem, bo generalnie nie lubimy jakiegoś takiego przymusu, ale i dlatego my wychodzimy, nie musisz, czy musicie przebaczyć. Bardziej zachętą, bardziej pokazać chcemy, jak możemy na tym skorzystać. My, osobiście, nasza psychika i tak jak mówiłem wcześniej, też nasze ciała, które odbierają sygnały z naszej zranionej duszy. Tak, to i jest chorujemy napisane właśnie. Z tych powodów, czy, to psychologia cię to pokazuje. Tak, czy umiejętność przebaczania lub jej brak może wpływać na nasze zdrowie? Absolutnie może wpływać. Dlatego, że my dzisiaj już myślę, na pograniczu medycyny i psychologii już ta dyskusja się nie toczy. To już jest chyba oczywiste i po jednej, i po drugiej stronie, że psychika nasza nie jest oddzielona od naszego ciała. To znaczy my jesteśmy spójnymi jednostkami i to, co się dzieje w naszej psychice, w naszych emocjach, ma absolutne, kolosalne przełożenie na nasze zdrowie. Także w pewnym sensie higiena zdrowia psychicznego i duchowego, bo ja to rozgraniczę, oczywiście w tym momencie nie będę mówił, w najbardziej bezpośredni sposób przyczynia się do tego, w jakim stanie jest nasze ciało. To nie tylko kwestia ruchu, to nie tylko kwestia dobrego odżywiania, ale może najważniejszym komponentem naszego zdrowia, też fizycznego, jest to, co się dzieje w naszej psychice. I jestem przekonany, że jeśli tematu przebaczenia nie przerobimy, który oczywiście, jeśli się tego nauczymy, to pojednanie z różnymi osobami w naszym życiu będzie kwestią już tylko i wyłącznie czasu. Nie sposób powiązać może tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, kiedy Polska jest bardzo podzielona, poraniona w wielu sytuacjach, gdzie nawet w rodzinach mamy podziały, gdzie w rodzinach kłócimy się i to jest niestety efekt tego, w jaki sposób jest uprawiana dzisiaj polityka. I pojawia się ta konferencja. Czy intencją waszą było właśnie też to, żeby pokazać Polakom, społeczeństwu, a przede wszystkim gorzowianom, że
że bez tego się nie da, że podziały prowadzą do strasznych rzeczy, że to, co się może dziać poprzez właśnie takie różne działania, może odbić się nie tylko na tym, co się dzieje właśnie w takich normalnych, codziennych wydarzeniach, ale też na całym społeczeństwie. Zdecydowanie tak, znaczy, bo ja jako obserwator życia też i społecznego, publicznego, czyli sam ubolewam nad faktem tego głębokiego podziału, tak? I wydaje mi się, że też nie ma innego sposobu, innego przesłania, jak mówić na temat przebaczenia, pojednania. I my mamy takie momenty, do których się w pewnym sensie w takiej świadomości społecznej możemy odwołać. Jeśli mówimy o pojednaniu, tak? Chociażby znów wracam do osoby Jana Pawła II i do tej tak zwanej oktawy, czyli tego momentu w historii punktowo między jego śmiercią a jego pogrzebem, tak? Poczuliśmy coś z tej atmosfery pojednania. Nagle się okazało, że w jednym momencie jakieś traumy, ale my nie musimy na nią czekać, na jakąś narodową traumę, tragedię, przeżycie. No ale wtedy potrafimy to robić, tak? Wtedy to pokazaliśmy, potrafimy, tak? Być kibice razem. Zjaśnionych klubów na stadionie rzucają się sobie w ramiona, politycy. I to nie jest uwaga, Krzysiu, po twoim adresie absolutnie, ale generalnie, bo tak w świadomości społecznej funkcjonuje, że politycy to ludzie, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać, tak? Ale wtedy potrafili. Złamani tą traumą, w jakimś sensie doświadczający jakiegoś emocjonalnego, w pewnym sensie uniesienia, chociaż to było trudne do przeżycia, okazuje się, że to jest możliwe. Temat przebaczenia, pojednania dla mnie jest ważny na wszystkich płaszczyznach. Od rodziny począwszy, tych najbliższych relacji. No jak funkcjonować w rodzinie, jeśli mąż nie potrafi przebaczyć żonie, żona mężowi, tak? Jak funkcjonować w relacjach w miejscu pracy, w szkole? Jak funkcjonować właśnie w tym życiu społecznym? I powiem więcej, to zamyka się czy kończy się na relacjach międzynarodowych. Bo to, co się dzieje w relacjach między Polakami a Niemcami, tak? Biskupi polscy w 1965 roku wyczuli moment, który wydaje się dla niektórych można powiedzieć przedwcześnie, tak? Jest polityk, I przez wiele osób niezrozumianych. No, dzisiaj nawet słyszymy polityków, którzy mówią, Polacy zbyt często popełniają ten błąd w historii, że przebaczali zbyt wcześnie. Pytanie, czy to się odnosi też do orędzia biskupów z 1965 roku, którzy mówią, nie, 20 lat po wojnie, po takiej straszliwej traumie, oni mówią, nie tylko prosimy o wybaczenie, nie tylko przebaczamy, bo to by się wydawało zrozumiałe, ale to idzie o krok dalej. Ale prawdę mówiąc, ta konferencja tego nie będzie dotykać, dlatego że to jest jakby następny etap. Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. 20 lat po wojnie, my, którzy jesteśmy skrzywdzeni obiektywnie, tak, bo tutaj chyba historia nie ma żadnych wątpliwości, historycy, kto inicjował, kto jest ofiarą, my prosimy o przebaczenie. To jest coś, czym się będzie trzeba też zająć, ale to jest jakby, powiedział, troszeczkę o półkę wyżej, jeśli chodzi o te kwestie. Wspomniałeś o tej jedności, którą właśnie wyzwalają wydarzenia takie jak śmierć papieża. Też tragedia smoleńska, prawda? Wtedy też potrafiliśmy być jednością, ale to się nie utrzymuje. To przychodzi ten czas, kiedy rzeczywiście to tak robimy. Wydaje się, że jesteśmy, że nawzajem sobie przebaczyliśmy. Potem to mija. Dlaczego nie zostaje to w nas? Powiem tak, ja nie byłem jakby zaskoczony tym faktem. Byłem poruszony tym, co się dzieje między Polakami. Nie byłem zaskoczony albo nie spodziewałem się, że to będzie miało jakiś taki trwały efekt. Dlatego, że musi nastąpić bardzo wiele procesów jeszcze w tak zwanym międzyczasie. I wiele się musi z nami wydarzyć. Nie ma czasu i miejsca na to, żeby mówić, co ja faktycznie mam na myśli. Zanim takie pojednanie może stać się procesem trwającym, bo ja nie wiem, czy jest takie miejsce, taki moment, że możemy powiedzieć, że jesteśmy wszyscy ze sobą pojednani. Może w coś takiego nawet nie jestem w stanie do końca uwierzyć. Natomiast wierzę w zmianę relacji międzyludzkich i społecznych. Wierzę, dlatego że czas mówię, ja mam jakieś przykłady z najbliższego podwórka, tak? Jestem też pastorem wspólnoty i wiem, jaki jest potencjał w dobrych relacjach. I wydaje mi się, że w jakiejś mierze rozumiem, co do tego prowadzi. Zgoda rujnuje, prawda? Zdecydowanie. No to jest mądrość wynikająca z przysłowia, ale tak naprawdę. Ewangelia jeszcze mówi, Pan Jezus mówi, że królestwo rozdwojone samo w sobie, ani kraj, tam Pan Jezus mówi, ani miasto nie może się ostać. I my faktycznie jesteśmy w takim dramatycznym momencie swojej historii, ze względu na to pęknięcie, które widzimy, które się, tak notabene, bo ja to śledzę, ja o tym coś pisałem, to pęknięcie się właściwie datuje na rok 2005, znaczy może inaczej powiem, to pęknięcie ma historyczne uwarunkowania, ale widoczne stało się po śmierci Jana Pawła II. Trochę tak jakby tata umiera,
a my zostajemy sami ze sobą, okazuje się, że wcale nie jest tak dobrze, jak myśleliśmy, rzucamy się sobie do gardeł i to jest taki dramatyczny moment, w którym to przesłanie się musi przebić do świadomości społecznej, tak czy owak, bo inaczej grozi nam no, katastrofa. I tak będzie pewnie boleśnie, ponieważ te dwie Polski idą ze sobą na zwarcie i potrzebujemy, tak jak jest w Ewangelii, o synach pokoju powiedziane, błogosławieni pokój czyniący, albo oni będą nazwani synami Bożymi. Potrzebujemy takich rzeczników pokoju. Czy to jedno wydarzenie jest w stanie coś zmienić? Żadne jedno wydarzenie nie jest w stanie nic zmienić, ale to jest pierwsze z cyklu form inspiracji. Może zainicjuje jakąś rozmowę, na pewno mam nadzieję, że zainspiruje, bo to się nazywa formą inspiracji, że sprowokuje niektórych do rozmowy i do własnych przemyśleń, bo to jest taki czas. No niestety jeszcze raz żałuję, że nie możemy tutaj naprawdę zapraszać na to wydarzenie, że to wydarzenie sprowokuje nas do myślenia, bo taki czas, gdzie przyjdziemy na 2 do 3 godziny, tak jest planowane, z koncertem jeszcze tu chóru TGD, będzie czasem refleksji i inspiracji, i takiego wewnętrznego pobudzenia. Jeśli ludzie wyjdą z tego miejsca z takimi przemyśleniami, bo jeśli się słucha takich historii jak Elony Proy, to muszę powiedzieć, że to konfrontuje też w taki sposób, że sobie myślimy, okej, jeśli osoba, która przeżyła taką traumę, wybiera drogę przebaczenia, a nie zemsty, bo przecież ona mogła pójść w tą samą stronę, co poszli oprawcy jej męża. Jeśli taką drogę wybiera, no to pytanie jest teraz, a to co ja z tymi drobnymi rzeczami, gdzie ktoś mi napięte nadepnie, ktoś coś źle o mnie powie, ktoś coś źle o mnie napisze. Jesteśmy bardzo drażliwi i bardzo tacy, powiem tak jak u sportowca się mówi, że są urazowi. Tak? Są tacy, którzy nie są urazowi, na przykład Robert Lewandowski taki nie jest, ale są tacy, że Arjen Robben z Bayernu, któremu nogę się podstawi i on już prawie na ławce siedzi. Tak? I my tak samo, jeśli chodzi o ludzi, mamy. Są ludzie bardzo urazowi. To znaczy najdrobniejsza rzecz, oni są wybici w ogóle z... Czują się skrzywdzeni. Tak, czują się cały świat i się zaczynają z sobą żalać i jest jeden wielki dramat, podczas gdy takie rzeczy... To jest w pewnym sensie troszkę taka małoskowość, a my mówimy o wielkoduszności. Przebaczenie jest formą wielkoduszności, gdzie my po prostu, stało się, wybaczam, idziemy do przodu, nie dam się zatrzymać i nie dam mojemu, w cudzysłowie, przeciwnikowi, żeby miał nade mną przewagę. Rozumiem, że to jest początek, kolejne wydarzenia nastąpią. Kolejne wydarzenia nastąpią, będziemy informować na stronie fundacja2p.pl i w każdy inny możliwy sposób. Nie damy spokoju naszemu miastu. Na koniec wypada powiedzieć o wspomnianym zespole, który będzie też na zakończenie tej konferencji, czyli TGD. Zespół, który łączy różne style, łączy różnych wykonawców, ale jego przesłanie też jest jedno. Śpiewają o dobrych rzeczach. Śpiewają o... bo to chrześcijańskie, to chrześcijańskie przesłanie, chrześcijański zespół, który jest bardzo w Polsce popularny w wielu kręgach, nie tylko kościelnych. Ludzie ich znają, bo ich debiut telewizyjny 2001 roku otworzył takie drzwi do śpiewania, do dzielenia się Ewangelią, bo to jest takie przesłanie, czyste przesłanie ewangeliczne, tak jak lata temu mieliśmy Alkę Nego, która się przebiła do świadomości społecznej, ludzie nieznający, czasami Ewangelii ją cytowali, śpiewali. Myślę, że TGD już jako formacja dorosłych ludzi podobną pracę w Polsce wykonuje, także cieszymy się, że będą w Gorzowie. Byli kilka lat, 10 lat temu w katedrze. Katedra była pełna, była biletowana impreza i była pełna, a tutaj jest impreza darmowa. Teraz pełna filharmonia, ważne wydarzenie. Pierwsze z wielu, które nastąpią i myślę, że wszyscy gorzowianie będą z nadzieją oczekiwali na te kolejne fora inspiracji. Ja bardzo dziękuję za nasze spotkanie Też i trzymam bardzo. Kciuki za realizację tych projektów. Dziękuję bardzo.